507-964-253-507-964-253. Dostałem w przerwie SMS-a od przyjaciela, że tak mówię o tym nożu, a jak się czegoś nie pokaże w telewizji, no że nie mam, tak sugerował, że nie mam. Proszę bardzo. O, tak wygląda. I to jest taki profesjonalny do tego, co Maja Ostaszewska mówiła. A właśnie, tam był taki podpis pod tym jej filmem, że dlaczego ona jest za tym, żeby mordować dzieci nienarodzone, no bo jak już się takie dziecko narodzi, to może zabić karpia. Proszę Państwa, to o czym teraz będę mówił, wydarzyło się naprawdę i to w ogóle mnie nie śmieszy, bo to nie jest zabawne. Proszę posłuchać. Krakowscy sędziowie co roku przed świętami Bożego Narodzenia stawiają w holu sądu choinkę. W tym roku udekorowali ją bombkami w barwach Unii Europejskiej oraz takimi bombkami z napisami Konstytucja. Była tam tęczowa gwiazda, drut kolczasty, mający być symbolem braku współczucia i okrucieństwa. Z tą choinką się działy różne dziwne rzeczy. Sędziowie najpierw informowali, że ktoś potłukł bombki w barwach Unii Europejskiej. Dzisiaj się pojawiła taka informacja, że w ogóle ta choinka zniknęła. Wiecie, co to jest? Puste miejsce po naszej choince. Tak ma być. Z przestrzeni publicznej muszą znikać symbole, które są wyrzutami sumienia. Prawa europejskie, prawa mniejszości, prawo do informacji, prawo do życia i godności ludzkiej. Dziś władze sądu wyczyściły sobie sumienie, tak napisał na Twitterze sędzia Maciej Czajka, załączając zdjęcie pustego miejsca, gdzie wcześniej stała ta sędziowska choinka. A potem tam pisał o reżimowej choince. Zorganizowano nawet taki protest w sprawie tej afery choinkowej u Barei Parówki. To są choinki. Sędziowie pozowali z kartkami uwolnić choinkę. Zresztą, uwaga Telekino, bardzo uprzejmie proszę, bo to ludzie mi nie uwierzą. No. To się wydarzyło naprawdę. Uwaga Telekino, bardzo uprzejmie proszę. Zobaczmy, jak to wyglądało. Dzień dobry, witamy Państwa. W tym miejscu stała choinka, którą widzieliście, była ładnie ubrana, ale choinka dzisiaj została zabrana, żeby miejsce zbrodni, które oznaczyliśmy tutaj, przetrwało dość długo. O, to jest nasze przesłanie. Podpalamy się na choinkę. Tak jest. Za co siedzi choinka? O, a to nawet apel bezpośredni do kogoś, kto administruje sądem, może nie tym budynkiem, ale sądem. No i nasze zbiorowe, tak, proszę, słucham się, Darku. Razem z nią cieszyć w przyszłym roku, na kolejnych świętach i że kolejne święta będą świętami radości, pełnej wolności i respektowania wszystkich praw, które nam się wszystkim należą. Proszę Państwa, to się wydarzyło naprawdę, jak Państwo widzieli. Panu sędziemu Czajce odpowiedział wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Napisał do pana sędziego Czajki, no, napisał o tym, co symbolizuje choinka. Dożyliśmy takich czasów, że widocznie trzeba to przypominać. Napisał pan wiceminister Kaleta tak. Z tego, co mi wiadomo, to choinka symbolizuje święta Bożego Narodzenia, a nie narodzenia Unii Europejskiej. Ja bym powiedział tak, to naprawdę nie jest śmieszne. Nie, bo proszę sobie wyobrazić, że mają Państwo, czego nie życzę, jakąś sprawę w sądzie w Krakowie. No i ten sędzia to będzie jeden, no taki pajac, co tam stali z tymi kartkami. No to przecież, no ludzie, to gdzie my jesteśmy? Całe to towarzystwo wesołe, to ono się już tak kompromituje, że już bardziej nie można. Całe to wesołe towarzystwo trzeba pogonić, nie patrząc na nic, tam nie czekając na ten IPN, bo to
To w ogóle nawet nie o to chodzi. No. Co oni mają w głowach? Ludzie, to są sędziowie Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Co oni robią? Co wyprawiają? Nie ma nikogo, nie wiem, życzliwego, kto by złapał za rękę i powiedział takiemu panu sędziemu Czajce, że stary, się nie wygłupiaj, bo to przecież jest już poniżej. No widocznie nie ma. A, jest pani Małgosia z Pszczyny. Kłaniam się pani Małgorzato. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór wszystkim państwu. Ja przede wszystkim dzisiaj zacznę od życzeń. A mianowicie murem za polskim mundurem, wszystkim mundurowym, rodzinom najbliższej życzę wszystkiego dobrego z okazji świąt Bożego Narodzenia. Spokojnych, mile spędzonych, a szczególnie tym, którzy są, pilnują naszych granic, żebym ja mogła z moją rodziną spać spokojnie, to życzę cierpliwości i to, że jesteśmy z wami, panie i panowie, to niech was trochę pocieszy. Jeszcze muszę powiedzieć tak. Jest tutaj koło Pszczyny taka miejscowość Łąka i tam są fani państwa programu. I chciałam też serdecznie tych państwa, to znaczy łączanin, pozdrowić i życzyć im wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku. Oczywiście całej Republice, wszystkim państwu nas oglądającym i słuchającym, i jeszcze, a jeżeli chodzi o Tuska i ten wierzy Miłosza, to ja powiem tak. Bardzo mi się podobało, jak kiedyś Jan Pietrzak mówił o Tusku Tusek. Ja też bardzo lubię nazwiska mówić w gwarze śląskiej, bo to bardzo nieraz ładnie brzmi. Więc powiem tak, Tusek zapomniał, że każde drzewo ma kilkanaście, a czasami kilkadziesiąt gałęzi, a każdy sznur ma dwa końce. I już kiedyś wspominałam, że powinien te swoje krzywe nogi leczyć, bo na ryży łeb niestety już jest dawno, dawno za późno. Teraz jeżeli bardzo mnie zbulwersowała wiadomość o tym facecie, co to był molestowany i Szajbus Wielgus i jak ona się to nazywała jeszcze, która jej tak towarzyszyła, zaraz, bo ja sobie zapisałam. Moment, bo ja ślepa jestem. Agata Diduszko. O, Diduszka. I Diduszka. I ja myślę sobie, że te dwa fratry sekielskie z tego zgromadzenia zakonu Mewa zrobią dokrętkę. Tak sobie myślę. I właśnie te dwie gwiazdy, bo tam, gdzie diabeł nie może, to na pewno Diduszka i Szajbus Wielgus na pewno będzie na pierwszym planie. Teraz znowu jest Mejza, następna taka wyleciała, oglądałam to na TVP, znowu też nie bójcie się, tak jak ten właśnie, ta kreatura, która miała być molestowana, kasiory zbijał, nie bójcie się, niech wszystkie rodziny do nas piszą. No to właśnie, żeby nie wyszło tak jak z tym Lesi, jak on to się nazywał, panie redaktorze, ten Fagas, ten wykreowany właśnie przez TVN Lisiński. Żeby to nie było tak jak z tym Lisińskim. Wie panie redaktorze i proszę państwa, naprawdę nie chcę mi się już mówić, a jeżeli chodzi o tego, o Tusek, to ja mówię tak. Siedział 7 lat w tej Brukseli, nic nie robił, kasiorę zbijał, jak go Szwaby machnęły do Polski, dostał przymus pracy, tak jak to było za Stalina właśnie, jak Miłosz pisał, i dostał przymus pracy w Polski, to on jest tak wściekły, bo przecież to jest leń patentowy. I on się chce wściec, że teraz musi jeździć, coś tam gadać. To jest przecież dla niego gorsze jak Sybir. On traktuje ten powrót do polskiej polityki jak wywózkę na Sybir. Także więcej mi się już nie chce gadać. Może po nowym roku znowu tam będziemy, coś wyskoczy. Także wszystkim państwu jeszcze raz spokojnych świąt, szczęśliwego nowego roku. I mówię zawsze, nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być jeszcze gorzej. Wszystko przed nami. Także trzymajmy się wszyscy państwo i jakoś może dotrwamy jeszcze. Dziękuję ślicznie. Kłaniam się pięknie wszystkim. Dobranoc.
Ja bardzo uprzejmie dziękuję Pani Małgosiu. Zdrowia, zdrowia i spokoju. I do następnego razu, w związku z tym, co Pani nam obiecała, że po nowym roku. Dobrze, proszę Państwa, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to już Państwo wszystko wiedzą, wydał wczoraj taki przełomowy wyrok w sprawie rumuńskiego Trybunału Konstytucyjnego. To orzeczenie unijnego Trybunału stwierdza między innymi, że prawo unijne wyklucza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów krajowych, jeżeli ci sędziowie uznają, że Trybunał Konstytucyjny nie jest niezawisły. No i już przeze mnie cytowany wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta powiedział, że wyrok TSUE ma fundamentalny, historyczny, niebezpieczny kształt. Wyroki w Trybunale Konstytucyjnym w ten sposób mogą być dowolnie kwestionowane, stają się bezwartościowe. Tak powiedział pan wiceminister. Natomiast Rafał Ziemkiewicz zwrócił uwagę, że ten wyrok oznacza całkowitą zmianę ustroju Unii Europejskiej. To jest poważny krok w stronę likwidacji suwerenności państw członkowskich. Może zajęci pierdołami typu obrona TVN nie zauważyliście, że TSUE cichcem diametralnie zmienił formułę Unii Europejskiej z organizacji suwerennych państw działających w ramach zawartych traktatów w federalne oberpaństwo poddane despotyzmowi samozwańczej oświeconej elity. Ej, no tu jest takie słowo, co tego często używa Marta Lempart. Na K to słowo to nie żart, wykrzyknik. Tak napisał Rafał Ziemkiewicz w mediach społecznościowych. Natomiast tam wiceminister jeszcze podkreślił, że Konstytucja Krajowa nie może nakazywać sędziom stosowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej. Nie mogą również zakreślać granic kompetencji Unii Europejskiej poprzez wskazywanie, w których obszarach pytania prejudycjalne są niedopuszczalne. Chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, że pogląd ten i sformułowanie, chodzi o te decyzje TSUE, oznaczają, że TSUE orzekł dziś, że Unia Europejska jest państwem federalnym, tak. Tak to wszystko podsumowuje wiceminister Kaleta. Pan Zdzisław z Bełchatowa. Kłaniam się panie Zdzisławie. Dobry wieczór. Słucham pana. Ja, jeżeli chodzi o słowa tej pani Małgorzaty, to chciałem tylko powiedzieć, że ta pani się myli. Tusk nie jest zły, że ma robić. On po prostu dostał prikaz od Niemców, że ma przyjechać i robić zadymę w Polsce. A druga sprawa, o której chcę mówić, powiedzieć, to znaczy chodzi o te nam należne pieniądze. Te pieniądze są niejako w dużej mierze jako pożyczka i wszystkie państwa gwarantują spłatę. To teraz wychodzi na to, że my Polacy będziemy spłacać pożyczkę, nie korzystając z tego, co nam się należy. To może rzeczywiście ogłosić już referendum i na tą Unię pomachać papa i nie będziemy spłacać za nikogo pieniędzy, skoro mieliśmy dostać, nawet naszej części nam nie chcą legalnie oddać. Przecież to jest zwykłe oszustwo. Halo, tak? Tak, słucham. No nie wiem, no wydaje mi się, że nasz rząd to powinien jasno, konkretnie też powiedzieć. Albo naszą część nam dają, bo jak tutaj jak ktoś by wziął z kimś pożyczkę w banku na cele dla jednego, dla drugiego, jeden sobie zatrzymał, ale ten drugi też ma spłacać, no bo ten co wziął, załóżmy, pieniądze, nie daje mu. No to i my jesteśmy w takiej sytuacji obecnie, że ta Unia i ta cała Bruksela to
Polskę oszukuje, a przez to to nas, zwykłych Polaków. Przecież my z naszych podatków też tam dokładamy do tego wspólnego budżetu. Tym bardziej, że spora część tych pieniędzy, z tego co słyszałem i jest powiedziane, to są pożyczki, które wszystkie państwa mają spłacać. Więc my będziemy spłacać. Ale co? No to znaczy, ktoś na nasze konto wziął pieniądze i się nimi posługuje, nam nie daje naszej części, a my będziemy mieli spłacać? Panie Zdzisławie, lubi pan dzieci? Bardzo. No, to popatrzmy na to tak, nie pan, szukanie pozytywów, że są trzy koła. Dzięki temu, co pan opisał, bardzo łatwo jest dzieciakowi wytłumaczyć, co to jest rozwój w biały dzień, bo to jest rozwój w biały dzień. I każde dziecko, jak mu się tak właśnie przystępnie, panie redaktorze, jak pan to zrobił... bo ja na Facebooku czasem też piszę, wypowiadam się, staram się bardzo, bardzo grzecznie, nawet jak mnie obrażają, odpowiadać, ale staram się używać mózgu do tego. Przecież to, co robią, i wiele osób na to nie zwraca nawet uwagi, a tym bardziej, że głośno o tym nie mówią. A to trzeba jasno, konkretnie powiedzieć, żeby ludzie w końcu zaczęli patrzeć na oczy i myśleć. Mnie się wydaje, że to wszyscy wszystko wiedzą, jak mówił klasyk, ale to może ja zbyt optymistycznie myślę o rodakach. Kłaniam się, pozdrawiam serdecznie. No, wszystkiego dobrego. Błogosławionych, spokojnych świąt. Pan premier dzisiaj zapytany o tę decyzję Komisji Europejskiej powiedział tak. Bardzo głęboko nie zgadzam się z taką tezą podstawową tego wniosku Komisji Europejskiej, a mianowicie, że Trybunał Konstytucyjny nie spełnia jakichś rzekomo wymogów. Oczywiście nie tylko spełnia wszelkie wymogi niezależności, niezawisłości, ale jest to Trybunał Konstytucyjny, który dba o Konstytucję, o to, żeby była ona realnie najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Z wdzięcznością mogę się wyrazić o fachowych pracach, analizach, werdyktach, które są wydawane przez Polski Trybunał Konstytucyjny. Odsyłam do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2005 roku, który działał pod kierunkiem profesora Marka Safiana, do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2010 roku i 2011 roku pod kierunkiem pana profesora Andrzeja Rzeplińskiego. Niektórzy próbują nadać wyrokom Trybunału Konstytucyjnego zabarwienie polityczne. Jak porównamy te trzy wyroki, które dotyczyły relacji między prawem a Konstytucją Polską, to zauważymy pewną ciągłość tych postanowień, ciągłość linii argumentacji. I dlatego ja nie mam wątpliwości, że zarówno w 2005, w 2010, w 2011, jak i podczas wydawania tego ostatniego wyroku w październiku 2021 roku, Trybunał Konstytucyjny robił to z bardzo dużą pieczołowitością, mając na uwadze cały ustrój państwa polskiego, konstytucję państwa polskiego i że ten werdykt jest właściwy. Jeżeli Komisja Europejska w niewłaściwy sposób rozumie tak zwaną zasadę kompetencji przyznanych w artykule 5 Traktatu o Unii Europejskiej, to jest oczywiście problem, także problem dla Komisji Europejskiej. Sądzę, że coraz więcej państw członkowskich Unii Europejskiej dostrzega to, że przecież gdzieś musi być granica kompetencji, o czym może decydować Unia Europejska, a o czym państwo polskie. Czy chcielibyśmy, żeby Unia Europejska decydowała o prawie rodzinnym, o prawie spadkowym, czy jakichkolwiek innych, które przynależą do dziedziny państw członkowskich? Raczej nie. Ogromna większość obywateli europejskich odpowiada na takie pytanie przecząco. Jeżeli Komisja Europejska dalej brnie w kierunku braku zrozumienia rozdziału kompetencji pomiędzy państwa członkowskie a instytucje centralne, instytucje w Brukseli, to znaczy, że trend rozwijania centralizmu demokratycznego, centralizmu biurokratycznego z Brukseli niestety postępuje, ale jemu trzeba gdzieś postawić tamę. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że traktaty unijne wprost wskazują zakres działań Unii Europejskiej. Organy unijne nie mogą wykraczać poza literalnie ujęte kompetencje. Nasze stanowisko w zakresie przekraczania kompetencji przez niektóre organy Unii Europejskiej jest niezmienne. Traktaty unijne wprost wskazują zakres działań Unii Europejskiej. W kolejnych unijnych krajach zaczynają być podnoszone poważne obawy co do bezprawnego rozszerzania kompetencji Unii Europejskiej. Takie wątpliwości w ostatnim czasie pojawiły się na przykład w Danii, ale również w wielu innych krajach. Polski rząd odniósł się do poszczególnych pism komisji w terminach wynikających z przepisów. Tak też będzie tym razem.
Proszę Państwa, Polska ma teraz 2 miesiące, żeby się odnieść do treści pisma, które dzisiaj przyszło z Brukseli, pisma informującego o wszczęciu tej procedury. Pożyjemy, zobaczymy, spokojnie, wszystko przed nami. Jeszcze chciałem wspomnieć w związku z tą histerią, ja wiem, że już kończymy, ale pytanie dzisiaj w Radio Plus, minister Horała powiedział to, co ja cały czas powtarzam. Chodzi o tę histerię z tym TVN-em. To jest kapitał amerykański, który ma w Holandii na słupa zarejestrowaną spółkę, która się mieści w jakimś schowku na miotły. To jest zrobione tylko po to, żeby się przerejestrować i mieć media w Polsce. Ta ustawa nie dotyczy amerykańskiego kapitału, tylko każdego pozaunijnego. Bardzo uprzejmie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie wrześniowe. Kłaniam się, pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia, do jutra.